No, witam bardzo serdecznie, słuchajcie, pozdrawiam Was z Londynu, słuchajcie, dzisiaj taki temacik, Brexit, słuchajcie, dzisiaj jest 31 januari, styczeń, bardzo ważna data dla Anglików, Anglicy wychodzą z Unii Europejskiej, no i cóż, no, na pewno będzie to dla nich bardzo ważna data, wiadomo. Ale jak to będzie dalej, tego nie wie nikt. Natomiast nasza sytuacja tu Polaków na dzień dzisiejszy jest ok, jest dobra. Każą nam tutaj wypełniać jakieś aplikacje. Także no, zobaczymy, na ile to wszystko przyniesie skutek. I czy dalej będziemy mogli tutaj żyć, bo nie ukrywam, że nie ma się tutaj do czego przyczepić, dobrze się tutaj żyje, na przykład mi się dobrze żyje, to no nie mogę narzekać na nic. Słuchajcie, stać mnie na wycieczki, na opłaty, na jedzenie, także nie ma tutaj większych problemów. Nie tak jak były w Polsce niestety no, wygląda to jak wygląda, każdy zresztą wie. Słuchajcie, no zobaczymy, no miejmy nadzieję, że wszystko się to ułoży. Będzie ok, ale słuchajcie, nie wiadomo jak się to też przełoży na życie Anglików, bo no, o tym będzie można dopiero gdzieś tak powiedzieć po jakimś czasie. Wiadomo, ich też dotkną jakieś tam problemy. Nie wiem, może na przykład wzrosnąć bezrobocie, czy tam powiedzmy, nie wiem, ludzie masowo będą wyjeżdżać. Nie wiem, jak oni to zamierzają wszystko ewentualnie zabezpieczyć, żeby to było wszystko tak, jak jest do tej pory. Wiele firm może po prostu stąd wyjechać, może zawinąć swoje interesy. No, ciężko powiedzieć, ciężko stwierdzić. Na razie wiemy tylko tyle, że Mr. Farage wygrał, bo jakby nie było, on był tym całym pomysłodawcą tego projektu. Zresztą chyba wczoraj oglądałem jakieś tam jego wystąpienie na posiedzeniu Unii Europejskiej, że to już jest koniec, Anglia wychodzi, tam machał flagą angielską i tak dalej. Cieszyli się z tego bardzo, także no, jak widać odnośnie tych ludzi są zadowoleni. Nie wiadomo, jak to się wszystko przełoży na tych zwykłych Anglików, na tych normalnych ludzi pracujących i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, czas pokaże. W każdym bądź razie na pewno my Polacy sobie wszędzie damy radę i na pewno nie jest to tak, że będziemy się załamywać albo coś w tym stylu. Polak jest taki, że zawsze sobie da radę wszędzie, nawet na końcu świata, także będzie dobrze, słuchajcie, pozdrawiam Was z Londynu, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, do następnego.